Na SCP Wiki, czyli stronie pisarskiej poświęconej opisywaniu świata fikcyjnej organizacji, Fundacji SCP, znajdziemy raporty opisujące wiele przedziwnych, anomalnych obiektów. Czy to kryptydy, przedmioty codziennego użytku, czy całe wydarzenia historyczne, każde SCP to dawka wiedzy o czymś nie z tego świata. Ale oprócz naprawdę niecodziennych anomalii, w Fundacji znajdziemy także raporty przedstawiające gry komputerowe. Od labiryntu, który wciąga umysł gracza do programu, przez przedziwne sztuczne inteligencje i ogromne potwory rodem z gier, aż po istotę, która zagnieździła się w Minecrafcie. Dziś przedstawię wam 10 obiektów SCP, które są grami. W poprzednim filmie, który był listą 10 najciekawszych SCP, które są chorobami, niespecjalnie układałem obiekty według jakiejś kolejności. Jednak dzisiejsza lista została ułożona od raportu z najmniejszą liczbą ocen na miejscu 10 do raportu z największą liczbą ocen na miejscu 1. Przy czym moje ulubione z nich wszystkich to SCP-4335, to ten od Minecrafta, i SCP-1875, czyli miejsca 3 i 1. Więc oglądajcie do końca, żeby koniecznie zobaczyć, czym one są. Tak więc zaczynajmy. Na miejscu 10 z liczbą 40 plusów ląduje nasz polski SCP-PL-003 Atreus X. Jest to program komputerowy o klasie bezpieczne, który należy trzymać z dala od połączenia z internetem, a pozwolenie na testy na obiekcie z użyciem personelu klasy D musi zostać wydane przez pełnomocnika Komitetu do Spraw Etyki. Sama gra Atreus jest dość prosta. Po włączeniu jej uruchamia się menu, a jeśli użytkownik zdecyduje się zagrać w nią, straci przytomność, a jego umysł znajduje się w środku programu, a konkretnie w środku wielkiego labiryntu, z którego musi znaleźć wyjście. Jednak jeśli natrafi na ślepy zaułek, straci jedno życie, których w sumie ma 4. Przy każdej utracie życia gracz będzie słyszał zbliżające się dźwięki potwornych ryków, a gdy straci wszystkie punkty, użytkownik gwałtownie się obudzi i dozna obszernego zawału serca, po czym najpewniej umrze. Jeśli jednak uda mu się znaleźć wyjście z labiryntu na czas, usłyszy dźwięk fajerwerków, a potem obudzi się, jak gdyby nic się nie wydarzyło. Dalej na miejscu 9 mamy coś bardziej oldschoolowego, czyli SCP-3085, utknąłem w 2007, który oscyluje wokół istoty w grze Old School RuneScape z 2013 roku, która jest kontynuacją oryginalnego MMORPG RuneScape wydanego w 2001 roku, który swego czasu zgromadził wokół siebie naprawdę dość dużą ilość graczy na całym świecie. Old School RuneScape bazuje na zapisie świata gry z 2007 roku, stąd nazwa tego SCP. Ale czym on jest dokładnie? SCP-3085 z pozoru wygląda jak zwykły NPC, postać niegrywalna, znajdująca się tylko w świecie 346 w grze, po przejściu specjalnego wyzwania zręczności. W grze opisywana jest jako Memory, czyli pamięć. Postać ma bladą skórę i poszarpane czarne ubrania, lewitując nad miastem i płacząc co jakiś czas. Rozmowy z NPC-tem wyglądają zupełnie inaczej niż te w innych częściach gry. Zamiast pisać odpowiedzi swojej postaci, myśli użytkowników pojawiają się w dymkach tekstowych, jakby wypowiadali je na głos. Ponadto SCP-3085 zna wszystkie wspomnienia graczy. Jednak z tego, co wywnioskowali badacze fundacji, sam nie pamięta nic o sobie. Wie tyle, że kiedyś też był zwykłym człowiekiem i grał w RuneScape na przełomie 2006 i 2007 roku, a potem jakoś znalazł się w środku. Kiedy ktoś go odwiedza, obiekt stara się z nim rozmawiać i przywoływać pozytywne wspomnienia. Jednak wiele osób jest wystraszone jego anomalnymi zdolnościami, więc przez większość czasu SCP-3085 zmuszony jest do samotnego lewitowania nad miastem, obserwując tysiące graczy bawiących się świetnie w czymś, czego sam nie może doświadczyć. To dość przykra historia, ale jeśli sądzicie, że SCP-3085 było smutne, to poczekajcie na SCP-951 autorstwa Cryogen Chaos. SCP-951 to błąd występujący w 1/3 wyprodukowanych kopii gry RPG zwanej Pauper Rise of the Monster King, która swoją drogą nie istnieje i została wymyślona na potrzeby raportu. SCP-951 to, podobnie jak wcześniejszy obiekt, NPC w grze, ale tym razem jest on nam bardzo przydatny do jej przejścia. Lukas, bo tak się nazywa postać, może dołączyć do drużyny gracza w którymś momencie gry, jeśli ten użyje odpowiedniego glitcha. Nowy towarzysz nie ma określonego wyglądu i jest przedstawiany jako grupa losowych pikseli, a po tym jak dołączy do gry, nagle wszystko się zmienia i staje się łatwiejsze, jak za sprawą magicznego kodu. Przy tym wszystkim Lukas jest bardzo przyjazny i może rozmawiać z graczem, jeśli ten odezwie się na głos do gry. W rozmowach z badaczem fundacji twierdzi, że doktor jest jego najlepszym przyjacielem i jego jedynym celem jest pomóc mu w przejściu gry i żeby dobrze się bawił. Czy wiesz, co dzieje się z tobą po zakończeniu gry? Pyta doktor w rozmowie z Lukasem. Umieram, odpowiada SCP-951. Gdy ta gra się skończy, będę martwy.
Nie wiem, co się dzieje potem, ale wiem, że na pewno umieram. I rzeczywiście, za każdym razem, gdy przejdzie się zepsutą wersję gry, pojawia się nowy Lucas. Jego nowa kopia, która nie pamięta poprzedniego gracza. Służy tylko po to, by gracze mieli dobrą zabawę, a potem umiera. Okej, bo zrobiło się trochę zbyt poważnie. Weźmy teraz pod lupę coś weselszego, czyli SCP-896. Sieciowe RPG z liczbą plusów w wysokości 222, na miejscu siódmym. W skrócie jest to sieciowa gra RPG, tak jak pewnie się domyśliliście, ale ma pewną ciekawą właściwość. Mianowicie, jeśli podczas tworzenia w niej postaci nadasz jej swoje imię i nazwisko, wtedy awatar zostanie z tobą połączony, a w momencie, w którym będziesz podnosił poziom statystyk postaci w grze, zobaczysz tego efekt w prawdziwym życiu. Jest tylko jeden haczyk. Jeśli któraś z twoich statystyk będzie wyższa od innych o przynajmniej 15%, wtedy cała reszta nagle zacznie przejawiać negatywne efekty. Statystyk w grze jest 6, każda odpowiada za coś innego, a fundacja, żeby przetestować ich wpływ na ludzi, stworzyła drużynę 5 członków klasy D. Każdy z nich podnosił inną swoją cechę. Mamy tam rycerza odpornego na wszelkie ataki, berserkera posiadającego nadludzką siłę, kleryka potrafiącego znaleźć wyjście z każdej sytuacji, czarownika będącego najbardziej inteligentną osobą w drużynie i barda z niezwykłą charyzmą. Problem w tym, że w pewnym momencie wszyscy zaczęli odczuwać negatywne efekty swoich zdolności. Rycerz nie mógł się ruszać, bo jego skóra była zbyt twarda, kleryk nie mógł nic wymyślić, bo tracił pamięć, a czarownik stracił wszelką siłę i musiał poruszać się o wózku inwalidzkim. Natomiast bard zmanipulował ochroniarzy, żeby zrobili mu stek i loda truskawkowego. Ale był na tyle głupi, że nie pomyślał o ucieczce. Więc został poddany terminacji, bo czemu nie. Jednak w pewnym momencie bohaterowie połączyli siły i prawie udało im się uciec z placówki SCP. Wojownicy drużyny walczyli z ochroniarzami, kiedy czarownik i kleryk włamali się do pokoju z grą SCP-896 i zaczęli hakować system. Klerykowi udało się uciec w jakiś sposób, używając swojej inteligencji, a czarownik zniknął z przechowalni za włamanie się do kodu gry i próbę ulepszenia swojej postaci. Cytuję, konto użytkownika zostało zablokowane z powodu hakowania. Przejdziemy teraz do miejsca szóstego, na którym mamy SCP-1883, gramizację, autorstwa Zaratustra. Jest to gra na telefony, która wymaga od graczy wykonywania dziwnych zadań w prawdziwym świecie. Za każde zadanie zdobywa się punkty, które w sumie nic nie robią, ale użytkownicy aplikacji za wszelką cenę chcą wykonać nakazane im zadania. Niektóre są zabawne, inne niebezpieczne, a im dziwniejsze zadanie, tym więcej punktów. Tak, to coś jak niebieski wieloryb, zanim niebieski wieloryb był modny, tylko że w wersji SCP. Przykładowe zadania SCP-1883 to na przykład: zasalutuj słońcu, 1 punkt. Znajdź konia, oglądaj konia przez 30 minut, 7 punktów. Uderz głową w ścianę, 3 punkty. Zjedz coś, co znajdowało się w grobie, 200 punktów. Znajdź żółtego psa, po czym go kopnij. To akurat bez punktów. Z ostatniego zadania, które wygląda następująco: prawdziwy szkielet od zawsze był w tobie. Are we cool yet? Dowiadujemy się, że aplikacja została najpewniej stworzona przez organizację Are We Cool Yet, czyli grupę artystów używających anomalnych środków do stworzenia szeroko pojętej sztuki. Zbliżamy się do połowy naszej listy i to chyba dobry moment, żeby powiedzieć wam, żebyście po obejrzeniu filmu zagłosowali na to, który obiekt SCP spodobał wam się najbardziej, żebym mógł rozwinąć jego temat szerzej. Osobiście mam nadzieję, że zagłosujecie na SCP-4335, który jest na trzecim miejscu, bo to mój ulubiony skip z tej listy. Tak więc, jeśli mogę się poprosić, zostaw łapkę w górę pod tym filmem i zejdź do sekcji komentarzy albo opisu, gdzie zostawiłem dla was link do głosowania. I zagłosuj, który z SCP gier spodobał ci się najbardziej. Wracając. Na miejscu piątym z oceną 345 plusów mamy SCP-2424, autorstwa Lurk D, a jest nim Wrogi Morz Cyborg, potworna kreatura, która umieszczona jest w hangarze testowym fundacji, a wokół niej wyznaczono okrągłe koło, strefę interakcji, czyli zasięg wzroku Morsa. Jeśli wejdziesz w tę strefę, Mors stanie się agresywny, z jego ust wysunie się wielka armata i zacznie strzelać do ciebie powolnymi czarnymi pociskami, a co jakiś czas podskoczy w powietrze i uderzając w ziemię sparaliżuje cię na 4 sekundy. Podczas ataków cyborga w tle wydaje ci się, że słyszysz przerażającą muzykę, a brzmi ona tak. Dokładnie, pewnie już zgadliście. SCP-2424 to nic innego jak boss z jakiejś gry komputerowej. Nawet nie jakiejś, tylko fikcyjnej gry, która pojawia się na przykład w SCP-591, a jest nią Eskimo Smough, gra wyprodukowana przez anomalnego twórcę zabawek, doktora Wondertainmenta. Fioletowy Morz Cyborg jest pierwszym i najłatwiejszym bossem w tej grze, a z rozmów z doktorem fundacji wynika, że naprawdę przykro mu z tego powodu, że tak łatwo go pokonać i członkowie klasy D, którzy są wysyłani do walki z nim, najczęściej odrzucają jego pociski i zabijają go. Ale spokojnie, po śmierci pojawia się na nowo w tym samym miejscu. Może następnym razem mu się uda.
Okej, było śmiesznie. Mieliśmy nerdów klasę D grających w RPG, aplikację, która każe ci gapić się na konia przez pół godziny i wielkiego morsa przegrywa. Teraz wracamy do poważnych tematów. Przed nami SCP-1590, autorstwa doktora Brighta, aka Duckmana, księga Tamlina. To kolejna aplikacja w bazie danych fundacji, kolejna zrobiona najpewniej przez Arwi Kuliet, jednak zupełnie inna niż gramizacja. Nawiązuje najpewniej do postaci Joe'ego Tamlina, członka rodziny Brightów, który jest manipulatorem rzeczywistości, uosobieniem czasu, a sama rozgrywka jest powiązana z domem Tamlina, domem czasu, który posiada tysiące niezbadanych pomieszczeń. Gra sama w sobie polega na znajdywaniu ukrytych obiektów w różnych pomieszczeniach. Pomieszczenia te nawiązują zawsze w jakiś sposób do przeszłości gracza i z każdym poziomem pokoje i zadania są coraz trudniejsze i bardziej niepokojące. Jak na przykład pokoje ze zwłokami byłych ofiar gracza i zadanie odszukania poszczególnych organów, sala rozpraw, dżungla w Wietnamie albo piwnica. Każdy pokój i zadanie dotyka przeszłości testera, jego najgorszych lęków i sumienia, a ostatnie pomieszczenie, pomieszczenie końcowe, pojawia się w prawdziwym życiu za losowymi drzwiami. Nie wiadomo, co się dzieje z graczami, którzy skończą grę i wejdą do ostatniego pomieszczenia, ale wiadomo, że słuch o nich ginie na zawsze. To teraz czas na miejsce trzecie i mój ulubiony SCP z tej listy, czyli SCP-4335, autorstwa Westrina, który cały rozgrywa się w Minecrafcie. Przechowywany jest na wiele skomplikowanych sposobów na jednym z serwerów fundacji, a mapę z zabezpieczeniami i całą placówką przechowawczą można pobrać ze strony z raportu SCP-4335. Jego przechowalnia składa się z trzech sześcianów z żelaza, a na zewnętrznym zrobiono spawner mobów, które umierają w nim, a przedmioty, które z nich wypadają, trafiają do przechowalni SCP. Zrobiono to dlatego, że SCP-4335 posiada przedziwne macki wychodzące z jego ciała, które chwytają wszystkie bloki dookoła i pochłaniają je, dzięki czemu potwór rośnie. Dlatego fundacja zapewnia mu cały czas przedmioty, które automatycznie pobiera, aby nie mógł zniszczyć swojej przechowalni i pochłonąć całej wirtualnej rzeczywistości. Sam obiekt przypomina zwykłą postać gracza o mrocznej teksturze, ciągle otoczonej efektem czarnego dymu. Oprócz tego posiada wiele innych zdolności, m.in. potrafi wpłynąć na twój umysł, jeśli spojrzysz się na jego twarz, i potrafi wytworzyć agresywne, wysokie potwory, które zaczęły się pojawiać we wszystkich rozgrywkach Minecrafta, a dziś znamy je pod nazwą Endermanów. Tak, SCP-4335 odpowiada za stworzenie Endermanów, ale to nie wszystko. Z wywiadów wiemy, że SCP-4335 pochodzi z innego wymiaru, w którym panowała śmierć. Nie było żadnego boga stwórcy, ponieważ według jego definicji życie rodzi się tylko wtedy, gdy jest stworzone przez kogoś, właśnie przez jakieś bóstwo. A zadaniem SCP-4335 było zniszczenie wszelkiego stworzenia. Niegdyś ujrzał jasną zieloną plamkę w kosmosie, która oznaczała właśnie duże skupisko życia, stworzenie, w którym żyje wiele istnień, więc wybrał się do niej i znalazł ludzkość. Ale nie na Ziemi, tylko w Minecrafcie. Cóż, nic dziwnego, w końcu Minecraft spełnia wszystkie kryteria stworzenia. Został wyprodukowany przez Markusa Persona i nawet dziś gra w niego naprawdę wiele osób. Ale to pozostawia nam pytanie, dlaczego w takim razie SCP-4335 nie zobaczył Ziemi jako zielonej plamy oznaczającej stworzenie? Pozostały nam dwa SCP na liście, więc będę się streszczał. Na drugim miejscu mamy SCP-1633, najniebezpieczniejszą grę wideo, która naprawdę zasłużyła sobie na takie miano. Z pozoru to zwykła gra RPG osadzona w świecie steampunk, w której przeciwnicy gracza uczą się jego zachowań i z każdą rozgrywką są coraz bardziej inteligentni. Jednak w pewnym momencie wrogowie nie tylko atakują postać w grze, ale również gracza grającego w nią. Zaczynają używać błędów w grze i wpływać na psychikę użytkownika, wytykając mu błędy z przeszłości albo posyłając w jego kierunku groźby. Przeprowadzono wiele testów z obiektem, każdy kończył się przerwaniem eksperymentu przez testera. W jednym wypadku gracz wszedł w katatoniczny stan, w którym później umarł. To nie jedyna śmierć wywołana przez SCP-1633. Odnotowano samobójstwo jednego z graczy, który przeszedł praktycznie do końca gry, do jednego z ostatnich przeciwników, który był tak potężny, że sprawił, że gracz odszedł od zmysłów i był przekonany, że potwór wyjdzie do prawdziwego świata, aby go zabić. Na szczęście fundacji udało się opanować kod gry, zanim ta weszła na rynek i póki co nie zagraża ona nikomu. I na pierwszym miejscu mamy kolejne cudo z oceną aż 713 plusów, autorstwa The Mad Stork, o nazwie Antyczny Komputer Szachowy, SCP-1875, który jest dokładnie tym, co mówi nam tytuł, bardzo starym komputerem szachowym z różnymi dodatkami, jednak jego budowa składa się z dość niecodziennych części, mianowicie z tkanki mózgowej dwójki bliźniaczek, córek rosyjskiego wirtuoza szachów, który stoi za stworzeniem maszyny.
Cały obiekt to skomplikowany system szachowy dla jednej osoby, który posiada parę poziomów trudności, przy czym ustawienie najwyższego poziomu trudności przynosi wiele anomalnych efektów. Komputer rozrzuca pionki i porusza się bardzo chaotycznie, więc naukowcy zadecydowali zakończenie testu z najwyższym poziomem. Później zaś na maila wszystkich naukowców powiązanych z projektem przyszła dziwna wiadomość z niepokojącym obrazem, przedstawiającym zniekształcone twarze dwóch dziewczynek. Po obejrzeniu tego obrazu ofiary odczuwają dość duży niepokój. Z każdą godziną efekty są coraz gorsze. Halucynacje, słyszenie śmiechów, aż w końcu samookaleczanie i zapewne śmierć. Ale co najważniejsze w tym SCP, ostatni dodatek raportu jest świetnie rozegranym i bardzo przemyślanym, uwaga, uwaga, jumpscarem. Tak, w raporcie SCP znajduje się jumpscare. Pojawia się bardzo duży blok tekstu i myślisz sobie, a niech to, jakiś błąd, muszę go przewinąć na dół. I nagle BUM! Oto przerażający obrazek szachów opętanych przez martwe bliźniaczki we własnej osobie. Dlatego SCP-1875 jest tak cudowny, przygotowuje tak długo niepokojącą historię, aby na końcu uderzyć czymś, czego w żadnym stopniu nikt się nie spodziewał, a co będzie się śnić po nocach wielu osobom. I tym niepokojącym akcentem doszliśmy do końca listy moich 10 wybranych obiektów SCP na dziś. Teraz, skoro znacie je już wszystkie, to przypominam, żebyście zagłosowali, który z tych obiektów spodobał się wam najbardziej. A także, jeśli spodobał ci się również sam film, zostaw łapkę w górę i komentarz. To mało, a naprawdę bardzo mi pomaga. No i oczywiście, jeśli jesteś tutaj nowy, a spodobał ci się klimat uniwersum, to zostaw subskrypcję i dzwonek, a nie ominą cię kolejne historie ze świata Fundacji SCP. To było 10 obiektów SCP, które są grami, ja jestem Pio, do zobaczenia kiedyś.